No to cześć, startujemy. Ja mam 5 minut, żeby powiedzieć coś inspirującego. Zawsze nastawiam ten zegarek sobie, ale jakoś tak w tych filmach udaje mi się zdążyć skończyć to, co chcę powiedzieć przed tym, zanim Budzik zadzwoni, zanim odmierzy mi 5 minut. Dzisiaj chcę zastanowić się nad tym, kto kogo tak naprawdę wybiera. Czy Pan Bóg wybiera nas, czy my wybieramy Pana Boga? Po czołóweczce postaram się powiedzieć 4 minuty mi co staną, coś na ten temat. Jest taka wypowiedź w Ewangelii, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów: Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I. Podkreślali to mistycy. My czasami myślimy, że jakoś swoimi modlitwami możemy zachęcić Pana Boga do tego, żeby był bardziej w naszym życiu obecny, możemy zachęcić Go do tego, żeby On przyszedł i, i, i po prostu był blisko nas, a tak naprawdę podkreślali to wiele razy chrześcijańscy Mistycy, każda nasza tęsknota za Panem Bogiem jest tak naprawdę odbiciem jego wcześniejszej tęsknoty wobec nas. Więc zanim my go wybraliśmy, to On nas wybrał. Zanim my za Nim zatęskniliśmy, On za nami tęsknił, zanim my zaczęliśmy Go szukać, On nas szukał. Właśnie, Augustyn powiedział, szukałem Cię, bo byłem przez Ciebie szukany. To było jego, w wyznaniach jest takie zdanie, które zwraca się, z którym zwraca się do Pana Boga, szukałem Cię, bo byłem przez Ciebie szukany. I czasami mamy takie myślenie, że modlimy się o swoich bliskich, tak jakbyśmy chcieli przekonać Pana Boga, żeby ich zbawił. Mamy się modlić o swoich bliskich, mamy się o nich troszczyć, ale musimy mieć świadomość, że nikomu z nas nie zależy na bliskich sobie osobach bardziej niż Panu Bogu na nich zależy. Pan Bóg kocha człowieka najbardziej. Więc nawet jeśli w nas pojawia się ta tęsknota i poszukiwanie, to jest to tylko blade odbicie i cień tego, jak bardzo Pan Bóg za nami tęskni. Dla mnie to jest bardzo ważna myśl, że Bóg tęskni za mną bardziej, że Bóg szuka mnie bardziej niż ja go szukam, tęskni za mną bardziej niż ja za nim tęsknię, kocha mnie mocniej niż ja go kocham. Ja zapominam o tym i myślę, że swoim staraniem mogę pana Boga przekonać do tego, nie wiem, żeby bardziej mnie szukał, bardziej był obecny, ale tak naprawdę On dużo bardziej chce być w moim życiu obecny, a ja tylko na to zaproszenie odpowiadam. On szuka mnie bardziej, a ja tylko zaczynam go szukać, bo najpierw byłem przez Niego szukany. Więc tak pomyśl sobie, że Panu Bogu zależy naprawdę na wszystkim, co dzieje się w Twoim życiu. Panu Bogu zależy dużo bardziej niż tobie. I on jest dużo bardziej zaangażowany w to poszukiwanie ciebie niż ty w poszukiwanie niego. I jeżeli chcesz wieczorem przeżyć, doświadczyć Jego obecności, znaleźć się w Jego bliskości, to Jemu zależy na tym bardziej niż tobie, więc nie musisz go przekonywać do tego, że warto być w Twoim życiu obecny. To raczej Pan Bóg do nas się ciągle. Nie chcę powiedzieć wciska, ale do nas ciągle puka. To on nas ciągle szuka, to on za nami ciągle tęskni, a my czasami sobie o tym przypominamy i. Tą samą tęsknotą mu odpowiadamy, odbijamy tę jego tęsknotę, odzwierciedlamy tę jego tęsknotę w naszym pragnieniu kochania go i podążania za nim. Ale on kocha nas dużo bardziej i on za nami tęskni dużo bardziej. I z tą myślą chciałem was zostawić, że my tak naprawdę niczego nie wybieramy, my tylko odpowiadamy na Boży wybór. My go nie szukamy, my odpowiadamy na jego poszukiwanie nas. I nasza miłość jest tylko odbiciem, odzwierciedleniem jego miłości do nas, ale to On nas wybrał, zanim myśmy go wybrali. I to jest ten werset, który dzisiaj za mną cały dzień chodzi. Wybrałem Was, zanim Wy mnie wybraliście. Miejcie dobry dzień, uściski, i niech Wam towarzyszy ta myśl, to Bóg za Tobą tęskni bardziej niż czy za nim.